Cześć wszystkim, znowu Upłynie 7, przeciąg Pillars of Eternity, dodatek Białą Archią. Dobra, w ostatnim odcinku pogadaliśmy z Renigaldią, jak ona tam się nazywa? Renegildio. Dziwne imię. Ona nam opowiedziała o tym, że musimy w jakiś sposób... Musimy w jakiś sposób znaleźć dojście do baterii Durgana oraz do znajdującej się tam białej kuźni, aby zdobyć cenne, cenne na wagę złota stal. Okej. Potem zaszliśmy do karczmy, spoczynek Grefa i gadamy tutaj na razie z różnymi ludźmi. Wywaliłem Gili z drużyny i wziąłem mnicha za Hue. Zobaczymy, jak on się będzie póki co sprawował. A póki co mamy tu też jeszcze zadanie, żeby pogadać z jakimś Orlaninem. Więc może poszukajmy go. Będziemy musieli też rzucić do wszystkich pokojów, co? Jakieś dwóch ludzi sobie gada, wieśniaków. Owen! Z tobą mam pogadać? Excuse me. Was there something you need? Nie. Okej, myślałem, że to ty jest. Okej, mam pogadać z Orleninem, a nie z Orleninką. I'll have? Not to be rude, but I'm rather busy. Can't you get another room? Orlanin odwraca się i zerka nerwowo na ciebie. Kładzie postrzępione na brzegach uszy po sobie. On coś ukrywa. Jego umysł to prawdziwy labirynt strachu. Herfrick przysłał mnie, żeby ci się przyjrzeć. Uważa, że coś kombinujesz. Przeczesuje włosy pazurami i pociąga za długie uszy. Nie mam pojęcia, czemu mógłbyś tak pomyśleć. O kim mówisz? The slaver, she... Co? I was a slave in Raid Saris. I ran away. Made it here. The mountains are usually the best place to lose slavers. But Duvala's one of the best. Okej. Póki łowcy niewolników podążają jego śladem, jego duch nie zdoła zaznać wolności. To straszne, na pewno możemy coś zrobić. I just wanna get out of here. I've scraped together enough money to reach New Haomar. Okej. Nowy Haomar? Niewielka różnica. Znaczy się, jest urocze. Spodoba ci się tam. It's got to be Duvala. She's been after me since the foothills. I'll pay you if you can get rid of her. I don't care how. Okej, zrobię to. Thank you. But be careful. She wouldn't have come alone. Spokojnie, znamy się na tym. Nie pierwszy i nie ostatni raz. To już na nas czyha. Okej, możemy pogadać o tym z Heifrikiem? Nie. Okej, dobra, zobaczmy, co jest jeszcze w piwnicy, co? Bo nic tu więcej chyba nie mamy. Okej, przed wyruszeniem drogę należy zebrać drużynę. Ktoś tu jest. Szulerzy. Grają sobie. Okej, zagadajmy do nich. Oto nasz bohater! Herfrek przysłał cię, żeby nas sprawdzić? Złodaję, że nie sprawiamy kłopotu. Kim jesteś? Jestem Taney Lake, skromny rybak. Chociaż jeśli wziąć pod uwagę ostatnie wizyty ogrów, cóż. Póki co wolę łowić spokój w butelce. Nie wiesz pewnie, gdzie można znaleźć nieco wina w Fenland? Najlepsze zbiory Heifrika są tam, ale nie sądzę. Postawiał pełno pułapek, wiem coś o tym. Jedna opaliła mi brwi. W co gracie? W dwunastki. Chcesz spróbować szczęścia? Każdy stawia 50 pandów. Trzy wygrane i zbierasz setkę. Może ci wyjaśnię zasady, jeśli chcesz. Nie, dzięki, mam już
Już przegrałem kasę. Dziwne miejsce na grę. Tak, Hefrik nie lubi, kiedy robią harmidar na górze, więc pozwala mi korzystać z piwnicy, pod warunkiem, że nie ruszam towarów. Uczciwy układ, prawda? Dobrze nam tutaj. Dobra. Okej, w każdym razie... Tutaj moglibyśmy ukraść to wino. Wygląda na to. Careful. Havrick's very particular about his wines. Ta. Ale nie zamierzam póki co tego robić. Przynajmniej nie bez łotrzycy w drużynie. Może jeszcze tutaj wrócimy. Zobaczymy. Ewentualnie zawsze możemy wydać tego gościa i powiedzieć karczmarzowi, że mieliśmy go okraść. Okej. Ale dobra. Mieliśmy chyba jeszcze pogadać tutaj w świątyni Ondry z kimś, więc może tam zajdźmy teraz. Temu gościowi mieliśmy pomóc, ale już nie pamiętam z czym. Chwila Ista, czy gadaliśmy z nią? Tak. I mieliśmy przebadać. A dobra. Wejdźmy do świątyni. Dobra, wiecie co? Może zajrzę w ogóle tutaj. Żart warty zapamiętania. Że odbieranie przedmiotów ofiarowanych Ondrze jest raczej niespotykane. Okej, okay, mieliśmy... Mieliśmy odzyskać od nich jakiś przedmiot. Dobra. Zobaczymy, na ile nam się uda. Jakby co, jest tutaj paru ludzi. Wyglądają, jakby byli gotowi do walki. Ondra wita cię w swoich objęciach. Jego oblicze łagodnie i pojawia się na nim wyćwiczony wyraz współczucia. Naszym zadaniem jest łagodzić ból przeszłości i przejąć twoje brzemię. Jeśli rzecz jasna pozwolisz, bogini, aby ci pomogła. Chcę cię zapytać o pamiątkę rodzinną Okruna. Krasnolud już o to prosi, udzieliliśmy mu porady, której potrzebował. W jego głosie pojawia się nota irytacji. Po chwili, jakby zdaje sobie sprawę, i łagodzi ton. Oczywiście również dla ciebie uczynimy co tylko w naszej mocy. Pytaj, o co chcesz. Okrąż chciałby odzyskać swój medalion. Składa dłonie i kiwa głową. Ach, Okrun, jakże często pozwalamy, by cienie przeszłości stawały się brzemieniem także dla innych. Ten medalion ciąży Okrunowi na umyśle. Mimo swojej strony, że chcesz pomóc, ale jemu potrzeba zapomnienia. Okej. Czyż nie on powinien o tym zadecydować? Zadecydował, zrozumiał, jakie ukojenie bogini może przynieść takim jak on. Wyjaśniliśmy mu, że wiele osób się waha, ale nie wolno cofać daru wręczonego bogini. Z czasem wspomnienia ulegają zatarciu i zaczyna się dostrzegać mądrość pierwotnej decyzji. Jego dobytek, jego przeszłość należą teraz do Ondry, która pozwoli im ulec zapomnieniu, aby rany duszy mogły się zagoić. Taka jest wola bogini. Wola Ondry przepływa i odpływa, może Okrun wciąż potrzebuje medaliona, aby nauczyć się zapominać. Kapłanka przez chwilę wpatruje się w podłogę pod nogami, jakby szukając tam odpowiedzi. Przytakuje. Jesteś biegły w zawiłościach naszego wyznania. Nie ma sensu czegokolwiek przed tobą ukrywać. Nie ma potrzeby sprzeczać się o tajniki woli naszej bogini. Powiem ci, co chcesz wiedzieć. Pamiątkę Okruna zabrał X
Ixtil, wybrany spośród nas darczyńca, by wyrzucić ją jako ofiarę dla Ondry. Tylko on jeden wie gdzie. Okej. Mógłbyś sam go zapytać, ale udał się na wędrówkę w góry otaczającą baterię Drugana. Jeśli znajdziesz tam Ixtiliego, powiedz mu, że czekają tu na niego pilne obowiązki. Powiedz mi o waszym darczyńcy. Ixtil miał zadanie do wykonania w pobliżu baterii Drugana. To niebezpieczna okolica. Prawda zdaje się przez chwilę wpatrywać posadzkę, ale zauważasz, że szybko zerka na jednego z akolitów, młodzieńca z Ixtilu. Skoro nalegasz na spełnienie prośby o Kruna, tam właśnie radzę szukać odpowiedzi. Trudno mi uwierzyć, że tylko darczyńca wie, gdzie porzucane są ofiary dla Ondry. Tak, nasza bogini uwalnia nas od przyziemnego brzemienia. Najlepiej by tylko jeden z nas wiedział, dokąd trafiają. Inaczej wszyscy możemy cierpieć pod ich ciężarem. Okej? Słyszałem, że niedawno odwiedził was wyznawczynie Berata. Niewiele udzielił uwadze plotkarzy z wioski, ale mam obowiązek wspomóc każdego bez względu na wyznanie. Owszem, odwiedziła nas grupka kobiet. Ich przywódczyni pytała baterię Durgana. Pomogłam im i wskazałam właściwą drogę. Odeszły równie spokojnie jak przybyły, chociaż nadal niepokoiły nas ich prawdziwe zamiary. W tej okolicy jest już wystarczająco niebezpiecznie. Okej, dobra, bywaj. Tutaj jest jeszcze jakiś gość. Zagadajmy z nim. Czarny skórzany pancerz młodzieniec spogląda na ciebie gniewnie. Jego twarz jest opalona pomimo niewielu słonecznych dni w tym rejonie. Kiedy się zbliżasz, to uważasz u niego lekki grymas. Nic dla ciebie nie mam. Pogoda jest lawdą, jeśli musisz. Okej, tyle. Dobra. Gadajmy może z Okrunem. O tym. Nic nie ma. Dobra. Domyślam się, że dopiero jak znajdziemy jego przedmioty, to będzie coś opcja. Kiedy wychodzisz na zewnątrz, ciężkie drewniane drzwi świątyni zatrzaskują się za tobą z hukiem. Słyszysz, jak ktoś regluje je od wewnątrz. Kapłani rozmawiają ze sobą podniesionymi głosami. Domyślasz się, że rozmawiają o tobie, ale drzwi są zdecydowanie zbyt grube, by skutecznie podsłuchać kapłanów. Chociaż może być w pobliżu miejsce lepiej nadające się do tego celu. Okej. Nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę w to uwierzyć. Jak mogłeś? Okej, mamy jakieś okno. Zamknięte na głucho drewniane okiennice świątyni tłumią głosy dochodzące z wnętrza budynku. Nie jesteś w stanie zrozumieć treści rozmowy. Uchylenie okiennicy na pewno by pomogło. Okiennice blokuje przerdzewiały żelazny rygiel. Zachowując ostrożność, powinieneś być w stanie otworzyć go, nie zwracając niczyjej uwagi. Otwórz rygiel. Strasznie podnosisz rygiel metalowego haczyka. Przedzewiała żelazo stawia opór z głośnym skrzypnięciem. Zamierzasz i nasłuchujesz, mając nadzieję, że kapłani nic nie słyszeli. Nie przerywają rozmowy. Okej, posmaruj rygiel oliwą. Chwytasz rygiel i smarujesz go oliwą. Poruszając metalem, żardza bezgłośnie puszcza. Ostrożnie odchylasz okiennicę na tyle, by dosłyszeć głosy z wewnątrz. Słyszysz mężczyznę mówiącego znerwanym tonem. To zrobiłaś? Masz nadzieję, że góry się te zajmą? A co jeśli X? Cichnie, jakby odwrócił się na stronę. Jeśli im opowie, co wtedy będzie? Okej. Okay. Poznajesz głos Lawdy. Czemu miałby to robić? Biorąc pod uwagę niebezpieczeństwo czekające koło baterii, nasz darczyńca nie będzie zwlekał. Oczekuję, że... Mężczyzna przerywa. Zawsze oczekujesz. Zobacz, gdzie nas to doprowadziło. Do zdychającej wiochy otoczonej ogrami. Ixtil jeszcze nie wrócił, a teraz ja muszę zrobić jego. Ścisza rozgniewany głos i nie słyszysz, co mówi dalej. Po chwili Lebda odpowiada. Sądzisz, że tego chciałam? Że mogłem się tego spodziewać? Nastaje pełna napięcia cisza, która w końcu przerywa głos kapłanki. Nie możemy na niego czekać. Musimy szybko wydobyć ostatnią partię. Potem podejmiemy decyzję. Mężczyzna odpowiada ledwie słyszalnym, łamiącym się głosem. Jesteś w stanie zrozumieć tylko ostatnie słowa. Stawię w rdzawym lesie. Pójdę tam. Rozmowa dobiega końca. Ostrożnie odstępujesz od okna świątyni Ondry. Okej.
Myślę się, że będziemy musieli pójść za tym gościem. Tak, zdecydowanie kapłani coś ukrywają. Okej. Zajdźmy jeszcze do tego Tyreska. A było coś o nim wspomniane. Okej, tu jest gość. Okej, o czym mówisz? Krasnolud uporczywie patruje się w ogień, zwolna pkając z fajki. Kiedy go pozdrawiasz, wygląda na wstraszonego i upuszcza fajka na podłogę. Schyla się z grymasem, by podnieść fajkę. Kiedy się prostuje, ręką przytrzymuje bok. Kim jesteś? I've lived here long enough that Kith have started calling me the old hunter. And that's about all I can say for myself. Jesteś ranny? It wasn't the ogres, I can tell you that. Put a few arrows in one of those and they generally have the good sense to back off. But I've been hunting this wolf for near a year now. A man-eater. Cunning, nasty thing. Every time I get close, it just slips away. The beast has already claimed many lives. The first victim was my son, Saldrin. Fisk patruje się przez chwilę swoją fajkę, jego twarz tężnieje. Mów dalej, Tyrsk marszczy na chwilę czoło, ale kontynuuje. Got the better of me this last time. Distracted me long enough for one of its kin to turn up. Nearly bit me clean in half. I'm a few weeks out from trying again. Mówiłeś, że to był wilk? No ordinary wolf. A monster. This creature is big. And I see the signs it leaves behind. The mess it made of the last couple of hunters and the elk. Doesn't always finish its meals. Damn thing might be sick. Might have a bullet in its jaw. Something. In any case. It needs to be put down. Gdzie jest ta bestia? It roams the russet wood out to the west. Seems to have decided the lake is a good place to find prey. Akurat się tam zmierzamy. It's picked off some scattered ogres from time to time. But mostly it's been going after hunters. Masz mi opowiedzieć o waszych poprzednich spotkaniach? Nothing to tell. Near misses, all of them. One time he clambered right up the cliffs to avoid my snares. Another time, he chased a bear into my camp. I nearly had him once. I could hear him below, eating, and I had the gun aimed right for him. Until the wind changed. He charged headlong into the tree to get at me. Nearly knocked me off my perch. And when I righted myself, he was gone. Będę się za nim rozglądał. It needs doing. But I warn you, this beast is not to be trifled with. It must make its lair somewhere to the west. If you mean to go there, keep your wits about you. Ale zawsze jesteśmy. Watch yourself on the mountain. In these lean times, everything looks like prey to something. Okay, mam kilka pytań. Coming to your elders for advice, is it? What can I do for you? Taldor poradził mi, żeby z tobą porozmawiać, zanim ruszę ku długim wodospadom. I bardzo słusznie, gorące źródła na północ od szlaku ryją się od Lagufatów. Dziwię się, że Teador zapuścił się tak daleko. Trzeba ci wiedzieć, że Lagufaty są bardzo szybkie i odporne na zimno, więc spróbuj innego podejścia. Takie coś się przydaje. Skorzystaj z nich, jeśli wpadniesz w tarapaty. Okej, dodana do schowka mikstura lustrzanego obrazu. Ale jeśli mam być szczery, to raczej nie będzie ci to potrzebne. Z ogrami rozprawiłeś się nad wyraz dobrze, więc Lagufatom też powinieneś dać radę. Czy dziedzictwo dotarło także do krzepy? It has. We had some hope in the early days that we'd be spared, isolated as we are.
That hope died in a hurry. Not everyone's been so unlucky, of course. You'll see a few pampered sprats around. Mhm. Trzymanie ich pod kloszem nie sprawi, że dorosną szybciej, o ile w ogóle. Okej. Okay. W sumie nic nie chcę więcej od niego wiedzieć. Tylko chciałem się zapytać o Lagufaty. Ale dobra, staliśmy kolejne zadanie. To chyba już wszyscy ludzie z tej wioski, z którymi mogliśmy pogadać. Więc może najpierw udajmy się na zachód. Wykonamy to zadanie związane z kapłanami Ondry. Wykonamy to zadanie z Wilkiem, wykonamy to zadanie z Perłą. Nie, z Perłą nie. No i z Ogrami. Okej. Okay. Przysługa do owcy, natrętny gość. To chyba też wykonamy. Wyjaśni się, że oddział gdzieś na zachód od wioski. Tak. No to idziemy do rdzawego lasu. W czasie noc została. Krzepę. No, ludzie w końcu dogasili domek. Już nie biegają. No i dobra, będziemy musieli odpocząć, ponieważ Eder jest troszkę zmęczony. Niezłomny jest troszkę poraniony, ale poza tym jesteśmy jeszcze w całkiem dobrym stanie. A dobra, idziemy. Do rdzawego lasu. W drogę. Tak, wiemy, Eder, jesteś zmęczony po ratowaniu ludzi z północnego domu, ale... Ale dasz radę. Dasz radę. Okej. Jakiś wilk? Wilk leży na śniegu, dysząc z bólu i wyczerpania. Jedna z jego przednich łap przebita jest strzałą, która sterczy makabrycznie z boku zwierzęcia. Okej. Uspokójmy wilka. Musisz powiedzieć do wilka, mówiąc cichym, kojącym tonem. Zwierzę stopniowo uspokaja się, chociaż wciąż patrzy na ciebie ze strachem. Przyjrzyj się ranie. Wygląda na to, że wilk napotkał myśliwego. Srebrna strzała wystaje z prawej przedniej łapy. Nie wydaje się tkwić zbyt głęboko. Podejrzewa się jednak, że nieumiejętna próba usunięcia strzały może spowodować dalsze obrażenia. Okej, spróbuj wyciągnąć strzałę. Wydaje się, że próba uspokojenia wilka ukończyła się powodzeniem. Zwierzę należy nieruchomo, skomoc cicho opuł. Nieostrożnie wyciąga strzałę i opatruje ranę. Chwilę potem po nią kończy, wilk gwałtownie staje na nogi. Przygląda się wam przez dłuższą chwilę, po czym kolejąc znika wśród drzew. Okej? Dodana do schowka, srebrna strzała. Okej, cokolwiek to znaczy. No i dobra. Przeszukajmy te rdzawe... Rdzawy las. Mamy tu jakąś skubę lodu. Okej. Okay. Otworzyć ogień. Dużo ich jest. Więc rozdzielmy się może. Okej, okay, ty się odsuń też. Strzelaj. Niewrażliwość. Odporność na obrażenia buchowe. Okej, okay, dobra. W takim razie przydadzą się te siekierki, które masz tutaj. Będę musiał mu dać coś lepszego. Okej. Okay. Przywalmy mu ogniem. Ty również możesz przywalić im ogniem. Masz mistrzowską kulę ognia. To możesz za darmo rzucić. Okej. Okay. Ty możesz rzucić błogosławieństwo. Okej. Okay. Eder mocno obrywa. Pomóżmy mu. Ty możesz na nich nakrzyczeć? Możesz.
Okej. Ty, Alot, więcej obrażeń obszarowych. Okej. Ładnie. Jeszcze raz im przywal. Okej. Dobra. One chyba wybuchając zadawały troszkę obrażeń. Spokojnie, Eder. Widzę, że jesteś zmęczony. Okej. Co my tu mamy? Tylko trzcinę. Szukamy jakiegoś... Szukamy tutaj jakiegoś... To miał być jakiś... ten... jezioro. Ale dobra. Okej. Przywal kulą ognia. Ty na krzycz. Ty znowu błogosławieństwo. Okej, obszarówki. Okej, kolejna. No właśnie, ty możesz coś podczas walki używać. Ogłuszające. W sumie nie na niego, bo on zaraz spadnie. Czy oni są odporni na... Oni są odporni na cięte. Okej, ty się zajmij tym żukiem, on chyba rzuci się na Lota. Okej, ładnie. Możesz jeszcze raz zakrzyczeć? Chyba nie. Okej. Możesz ogłuszyć tego? Pewnie nie zdążysz. Ale możesz. Tak, całkiem niezłe obrażenia póki co. Zawuła zadaje. Ktoś awansował o poziom. Matka. Dobrze. Awansujmy ją od razu. Okej. Co jej chcę dawać? Pewnie wiedzy więcej. Okej, co to było? Wysadzając energię z duszy przeciwników, enigmatyk może ich spowolnić się jednocześnie zwiększając własną szybkość. Zasięg 10 metrów plus przeskok. Obszar działania cel wróg plus 5 razy wróg. Odbiera 50% tempo ataku przez 16. Okej, okay, pancerz zastojowy. Enigmatyk potrafi odciąć pojedynczego przeciwnika od świata. Przeciwnik nie może wówczas wykonać żadnej innej czynności. Ale też nie może na niego w żaden sposób oddziaływać. Okej, okay, brzmi ciekawie. Możemy wziąć oba. Możemy coś wziąć też z mniejszych poziomów. To by było w sumie nawet nie takie złe. Ponieważ często mamy mało skupienia do dyspozycji. Mentalna lanca. Cel plus długość, dzika pijawka. Skradziono 10 punktów losowej cechy przez 21 sekund pomiędzy... zamiana 20%. Okej, to jest ciekawe. Przemieszczając przyjmuje duchową formę, zapewniając przyspieszenie ruchu, zamiana wielu trafień krytycznych, trafień drażnić na mniej groźne. Okej. Czy to jest taki obronny czar? Mentalne echo? Jego towarzysze podają na obrażenia miażdżone u wrogów na jej drodze. Przez co odczuwają... tak, skrywane koszmary me. Okay, może wezmę to. Dziką pijawkę. Nie, pomiędzy. Ponieważ brzmi na bardzo defensywny, fajny czar. A stąd wezmę... Może tą pijawkę czasu? Cel wróg przeciwko wola. Pijawka czasu brzmi fajniej. Okej? Dobra. Dobra. Co my tu mamy przy nich? Tylko pancerze. Okej, dobra. W następnym odcinku zwiedzamy dalej Zawyrlas. Szukamy tutaj wszystkich tych zadań, które mamy tutaj wykonać.
No i zobaczymy, co się będzie działo. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!